Zastanawiające jest to, że Jezus tyle robi dla ludzi, a ci, słuchając Ewangelii, słyszymy, że go odrzucają, proszą go, żeby odszedł od nich. Często właśnie tak jest w naszym życiu, że my odrzucamy Pana Boga, który daje nam wolność. Dlaczego? Bo, bo ciężko nam jest zrezygnować z tego, co jest grzechem. Ciężko nam zrezygnować z tego, co też jest łatwiejszym rozwiązaniem. Bo łatwiej jest nic nie robić ze swoim życiem, ale tkwić w tym, co może czyni nas niewolnikami własnych uzależnień, słabości. Zatem podejmij walkę nie odrzucaj Boga, ale odrzuć zło dobrego.